bokiem robi. Bokiem. Dzieciom twój rekord pomaga. Łatwo zapamiętać, twój rekord pomaga. Chcę swoją osobą jakby reklamować na razie fundację, a później zapraszać sportowców do tego, żeby pobijali własne rekordy w własnej dziedzinie, ale tym samym fajnie pomagały dzieciakom, które niestety ulegają wypadkom. Słuchajcie kochani, no co, jak mówiłem już o rekordach, to mam nadzieję, że tutaj pokibicujecie i zrobimy jakiś mały rekord, co? Okej? Okay? Słuchajcie, moim takim rekordem na pokazie jest przerzucenie
4 butelki z piątą na głowie, 25 sekund. Czy jestem w stanie to obić? No to zobaczycie, czy jestem w stanie tutaj to zrobić, dobra? Czyli 25 sekund. Musimy odliczać. Jak zacznę żonglować, to wszyscy odliczamy w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zobaczymy, czy uda się, dobra? Oczywiście butelka nie może spaść. Na treningach robiłem większe, ale nigdy na pokazie nie zrobiłem więcej niż 25 sekund. Dlatego zobaczymy, postaram się pobić tą granicę 25 sekund, dobra? Jesteśmy gotowi? Możecie mi odliczać? Dobra. Jak zacznę dopiero, dobra? Ok? Jak zacznę dopiero żonglować. Ja też chcę, no. Najważniejsze rzeczy, jeśli się uda, to jesteś w stanie zrobić to nawet za pierwszym razem. Zobacz.
wyrzucasz butelkę z przodu, ale łapiesz ją z tyłu za plecami. Na razie tego nie robię, ale pokażę, dobra? Zobacz, wyrzucając butelkę z przodu, najważniejsza rzecz, którą nie możesz robić, to nie możesz odkręcać się w tą stronę, rzecz dzieje się za szybko, dobra? Czyli zostajesz na tej samej płaszczyźnie ciała, jaką jesteś teraz w tym momencie, wyrzucasz butelkę i obserwujesz ją jak najdłużej. Zobacz, spójrz. Wyrzucam. Rzucam 15 lat i zawsze na nią patrzę, okej? Okay? Spróbuj. Dobra, to może się nie. Okej, okay? Może tak w kierunku O, żebyśmy mieli ochronę. Ja ci pokażę jeszcze O. Trzymaj się, śmiało. Teraz wyrzucasz delikatnie, kroczy do przodu jeszcze. Delikatnie wyrzucasz. Ta ręka z lewa jest przygotowana, żeby złapać. I pamiętaj, że musisz na nią patrzeć jak najdłużej, dobra? Delikatny wyrzut. Spróbuj. Raz, dwa. Troszeczkę za mocno. Troszeczkę za mocno. To samo, ale lżej. OK. I trzecia, ostatnia próba. Podpowiem ci, jak masz butelkę złapać. Dobra. Następna osoba. Chodź, koleżanko. Jak masz na imię? Klaudia, wyrzucasz butelkę i nie łapiesz ją. Dobra, musi przez bank przylecieć. Za pierwszym razem. Brawo, za pierwszym razem. Bo czasami może być, prawda? Nie, już zaliczone. Jest zaliczone. Kolega spróbuje. Tak samo, odwrócimy się, o, w ten sposób. I ta ręka jest przygotowana na nią, żeby złapać. W ten sposób musi złapać. I bardzo delikatny wyrzut, bardzo delikatny. Piękna! Słuchajcie, ważna jest technika, ważne jest to, że obserwujemy te butelki i mam nadzieję, że jak wrócicie do mnie, będziecie trzaskać z całego mieszkania. Zawsze takie zamówienie telefony, do mnie są pękrzyć, bo okej, fajny pokaz, ale po prostu szkody są niesamowite w mieszkaniu. Dobrze, słuchajcie, teraz ze względu na to, że one są bezalkoholowe, oczywiście, jesteście w stanie wypić, ale będziecie musieli się ze mną pościgać troszeczkę, dobra? Ścigać się z barmanem na picie do dna, no praktycznie niemożliwe, prawda? No zobaczymy, czy jesteście w stanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze jedną osobę odważną poprosimy. Śmiało, śmiało. Śmiało, jeszcze jedną odważną osobę poprosimy. No to śmiało. Brawo. Dobra, to teraz kolega wybierze dla mnie, żeby było uczciwie i sprawiedliwie. Jaki kolor światła dla mnie wybierasz? Czerwony, niebieski, zielony czy żółty? Niebieski, tak? Dobra, okej. Okay. To jest dla mnie. Czerwony jest dla ciebie. Czerwony jest dla ciebie. Żółty. Proszę bardzo. Słuchajcie, kochani, ja przyjechałem do was ze Śląska, jestem z miasta Bytom. Ktoś był z was w Bytomie kiedyś? No i prawidłowo. Bo jak wiedzisz, to Bytomia to nie idzie z niego wyjechać, to jest miasto jednokierunkowych ulic. Dobra, słuchajcie. Wiemy, u nas na Śląsku wypić do dna, to wypić na ex, jak to Hanesy mówią. I teraz spróbujcie wypić do dna, dobra? Ale prześcignąć mnie, okej? Okay? Uważajcie, bo ja mam białą koszulę. Nie, żeby nie, żeby było uczciwie i sprawiedliwie, dobra? Okej? Okay? 3, 2, 1, zap! O ja, kolega! Mi się coś zatkało, sorry. A nie bez powodu, słuchajcie, mi się coś zatkało, bo... no... Pytanie, czy... Dobra. Pytanie, co czułaś? Jakiś sok, jakiś owoc? Sweetie sour. Sweetie sour, czyli słodko i kwaśne. Dobra, okej. Okay. A coś wyczuwałeś? Jakiś napój, może jakiś sok? Limonka była. Mojito, ale to virgin, taki bezalkoholowy. Dobra, okej, okay, czyli mięty, więc nie czuwać, tak? Okej, okay, kolega? Troszeczkę słodkie i limonka. Dobra, okej. Okay. 7-up? No chyba lepiej, nie? A czuliście marakuje? Czuliście takie słodkie marakuje? A wszyscy macie 17 lat? Tak? O Jezu, to będzie problem. Poważnie? Ile masz? 16? Nie, wybaczyć. Słuchajcie, dwa lata temu na Uniwersytecie Chemii we Wrocławiu studenci wymyślili taki specyfik spożywczo-chemiczny. On nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale on zbija smak alkoholu. I każdy z was, to nie jest żart, wypił po 40 gram czystego spirytusu. Dziękuję bardzo. Yeah. OK.
Dziękuję bardzo. Obserwujcie ich za 15 minut, będą krzywo chodzić. Nie, żartowałem, to nic nie było, spokojnie. Oczywiście wszystko było bezalkoholowe, jeśli macie ochotę, tutaj jeszcze, tutaj mam takie wizytówki. Tutaj są akurat, można rozdać gdzieś tam. Strona internetowa, fanpage Krzysztof Gramik, można zalajkować, także wszystkiego dobrego, bardzo mi było miło. Z wami być o godzinie 13, się jeszcze raz mam nadzieję spotykamy. Trzymajcie się ciepło, udanego dnia wam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Tak, tak. Możemy sobie jakąś fotę zrobić, jak ktoś ma ochotę, także nie ma problemu.